Marzena Sienkiewicz, dobry wieczór. Synoptycy ostrzegają przed intensywnym deszczem i gwałtownymi burzami, które przejdą w nocy na południu Polski. Pogoda się zmienia, początek sierpnia będzie zdecydowanie bardziej dynamiczny niż upalny lipiec. Noc pochmurna, będzie padać i zagrzmi. Ulewy szykują się nad Śląskiem, a w Małopolsce i na Podkarpaciu gwałtowne burze też mogą przynieść duży deszcz i bardzo silny wiatr. Synoptycy przewidują możliwość podtopień, zalania piwnic i utrudnienia komunikacyjne. Chłodniej od 15 do 18 stopni, nad ranem, na północy i na ziemi kieleckiej mgły. W ciągu dnia, podobnie jak w nocy, przez Polskę przejdzie sporo burz, w czasie których będzie silnie wiało. Prędkość wiatru w porywach może wzrosnąć do 80 km na godzinę. Ciśnienie spada, jutro znowu zacznie rosnąć, na barometrach w Warszawie 991 hektopaskali. Ale gdzie możemy spodziewać się jutro najwięcej deszczu? Spójrzmy na szczegóły. W czwartek i w piątek dużo się nie zmieni. Cały czas deszcz, burze i niewiele powyżej 20 stopni. Chociaż na słońce też możemy liczyć. Przecież lato się jeszcze nie skończyło, teraz pokazuje nam po prostu swoją drugą twarz. Dobranoc.